jak działa przystawka, która nam umożliwia odsysanie pyłu przy cięciu terakoty, grezu lub innych materiałów, które spowoduje nam pylenie. Jest to z firmy Mechanic, a dokładnie również z D-Star, ponieważ jest to jakby rodzaj produktów. A w tym wypadku prezentuje Air Duster model 2.0. I przyszedł wreszcie czas i na mnie, aby sobie zakupić taką przystawkę do szlifierki kątowej, ponieważ u mnie najczęściej się pyli podczas cięcia płytek tarakoty grezu. Jak widzisz, jest to model 2.0, jest to z firmy Mechanic, a raczej jest to jakby rodzaj produktów z firmy Mechanic, ponieważ jest to też również z firmy D-Star. Oczywiście tutaj, zwróćmy uwagę, jest taka specjalna naklejka. Dodatkowo, jak widzisz, jest to taka z takich podstawowych przystawek, ponieważ są jeszcze różnego rodzaju inne, na przykład do cięcia posadzki czy bruzdowania i tym podobne. Ok, mamy jeszcze dodatkowo, jak widzisz, jest to model oczywiście Air Duster, jakbyś szukał w katalogu. Mamy tutaj taką gumkę, jest to taki jakby redukcja. I naprawdę, jest to naprawdę fajny patent, ponieważ sam osobiście różnego rodzaju rzeczy kombinuję. Jak wiesz, jak może zwróciłeś uwagę, ja sobie 50 rurek kanalizacyjną używałem, no ale trochę to już nie wygląda profesjonalnie. Mamy tu jeszcze taki motylek, który nam dociska naszą osłonę ze szlifierki kątowej, ponieważ po prostu to nakładamy na naszą osłonę, na szlifierkę kątową. W tym wypadku, jak widzisz, 115 i 125 mm wielkości, tak, naszej osłony. Tutaj, jak widzicie, pokazuje, że ma być w tą stronę odsysanie. Na zdjęciu, jak również jak byłem osobiście w Tychach na szkoleniu, tak zwanym jednodniowym szkoleniu przez firmę Pump Service, tam były fajne prezentacje przez osoby wykwalifikowane z firmy D-Star i one miały jakby z drugiej strony odwróconą po prostu tarczę. Jakby ci to powiedzieć? Pokażę wam, o co chodzi. Mam tutaj szlifierkę kątową, w tym wypadku DeWalta. Zapraszam cię oczywiście do oglądnięcia prezentacji testu tego produktu. I teraz tak, chodzi mi o to, ja sobie to wyciągnę dla bezpieczeństwa, że ja mam z tej strony tarczę, a widziałem prezentację z firmy D-Star i oni mieli z tej strony. Każdy właśnie używa, każdy, jedni z tej, drudzy z tej. Ja już jestem nauczony z tej i może tu być mały problem tutaj z odciągiem. Może mi tutaj body po prostu przeszkadzać. Zobaczymy, jak będzie, to po prostu przestawię to na drugą stronę. Ok. Potwojerajmy sobie to. Jedno, drugie. Tutaj mamy szybko z łączkami zamknięte. I tyle. Ok. I sprawdźmy sobie. Tutaj mamy motylek. Jak przy mechaniku slajderze, który już widzieliście, a jeżeli nie, zapraszam cię na ten odcinek. Tutaj właśnie w te ząbki tutaj zakładamy właśnie ten nasz, w tym wypadku, ale jeszcze nie wejdzie, naszą osłonę. Tylko musimy ten motylek tutaj odkręcić, ponieważ on nam zaciska całość, aby nam to było stabilne. O, widzicie? W ten sposób. To na razie wam pokażę dotąd. Zobaczę, czy się uda u mnie tak zrobić, jakbym chciał. Ok. No. Trzeba przesunąć troszeczkę. Sprawdźmy, czy się coś da. No tylko tyle. Więc albo przestawię na drugą stronę, albo będzie tak jak teraz. I będę miał z tej strony z poskosem. Zobaczycie to oczywiście już na budowie, jak będę używał tej przystawki. A z drugiej strony, sprawdźmy. Ja sobie na przykład to przeciągnę na drugą stronę. O. No i chyba będzie nawet trochę lepiej. Widzicie?
Tak. Jest trochę lepiej. Zwróćcie uwagę. Tu i tu. Ja tu sobie jeszcze sprawdzę. O. Okej. Dotąd. O. No, jest faktycznie lepiej. Nawet jakbym sobie pod skosem tu ciął. Ciekawie. Ciekawe. Zobaczymy, jak sobie już to potestuję, posprawdzam. Wam oczywiście również to nagram. Więc przechodzimy do kolejnej części tego nagrania. I teraz Wam pokazuję już w części praktycznej, z bliska oczywiście, nasz iDuster z firmy Mechanic i T-Star. Tu widzicie mniej więcej, jak jest skonstruowana ta nasza gumka, o której Wam wspomniałem. Ma taki specjalny o-ring w środku, który jeszcze dociska nam, jaką tam oczywiście macie końcówkę w odkurzaczu. A taką miałem swoją 50-tkę, tak zwaną rurkę, kolanko kanalizacyjne, które sobie właśnie teraz zdemontuję i pokażę Wam, jak na sieciówkę również można zamontować iDustera. Jest to oczywiście banalnie proste, jest to bardzo intuicyjne. Oczywiście ta 50-tka leci do kosza, do śmieci, nie na odstawkę, ponieważ naprawdę ta przystawka naprawdę daje rady, jest to naprawdę dobrze przemyślany produkt. Jak widzicie, jest to naprawdę intuicyjnie, bardzo prosto, no naprawdę małe dziecko jest w stanie to zamocować, naprawdę, więc no, nie ma tu co więcej pokazywać. Najważniejsze są te dwa ząbki i motylek. Całość jest spójna z naszą tutaj osłoną. Super się to trzyma. Jak widzicie tutaj na górnym prawym rogu, ja już zamocowałem właśnie sobie tutaj naszą rurę odciągową. Niesamowicie super mocno też się trzyma. A teraz pokażę Wam na szlifierce z firmy DeWalt w tym wypadku, jak będzie wyglądać z jednej strony, jak i z drugiej strony, ponieważ każdy z nas używa szlifierki kątowej na swój, że tak powiem, wyuczony lub przyzwyczajony sposób. Tylko najważniejsze, abyśmy też zwrócili uwagę na kwestię cięcia, tak? Ponieważ producent, jak widzicie, jest tutaj szczałka, w którą stronę mamy ciągnąć całe urządzenie wraz tutaj z naszą nakładką, przystawką ocysającą iDuster. Jest to oczywiście istotne, co zobaczycie za chwilę na praktycznych cięciach, ale naprawdę zobaczycie, czy zdaje egzamin. I tu mamy część praktyczną. Oczywiście muszę nadmienić, że to nie są nagrania z dwóch kamer, tylko z jednej. Czyli w tym wypadku widzicie już aż dwa cięcia różne, ale w tą samą stronę, tak jak producent pokazuje, jak mamy używać i zalecanie, w którą stronę mamy ciągnąć urządzenie właśnie z naszą nasadką, przystawką odsycającą. I jak widzicie, ledwo cokolwiek się kurzy, ponieważ prawidłowo mamy cięcie, prawidłowo ciągniemy nasze urządzenie. Oczywiście, jak widzicie, no tnę po prostu jakkolwiek. Też chciałem, żeby jak najbardziej ta nasza tarcza też obijała bokami, przez to po prostu jeszcze więcej kurzy. Teraz mamy w drugą stronę cięcie, czyli jak widzicie, nasadka, nakładka nasza jest w drugą stronę, ale cięcie, jak widzicie, i strona jest ciągle prawidłowo. Na to zwróćcie uwagę. Jest to bardzo, bardzo istotne. Ponieważ w drugą stronę, no po prostu zawsze się coś troszeczkę będzie dymić, ale zobaczycie to za chwilkę też na jeszcze pewnych kolejnych nagraniach, które pokażę Wam moje przyzwyczajenie, które pokazywało, czy to jest dobre, czy to jest no złe. Jak widzicie, wszystko tutaj mi tu się też rozlatuje. Chciałem wszystko pokazać jak najbardziej wiarygodne, czyli ciąłem po prostu trochę chaotycznie, tak? No jak wiecie, jak płynnie tniecie, jest tak czy siak zawsze troszkę mniej tego kurzu, a tak dodatkowo jak chaotycznie, to jeszcze obciera Wam właśnie bokami tego, tym diamentem o płytkę ciętą. Jak widzicie, wszystko ładnie wciąga. Oczywiście mamy tutaj odciąg z Kerschera, więc on nie jest nie wiadomo jak wydajny przecież do takich prac, ale daje sobie radę. Już niedługo zobaczycie prezentację, test firmy Mirka odkurzacza, więc zapraszam. A teraz
pokażę Wam cięcie właśnie tak jak ja często sobie ciąłem. Jak widzicie, będę sobie tutaj ustawiał, ale widzicie już, jak dostrzeżecie, momentalnie wciąga nasz kurz. Ale oczywiście właśnie w tym momencie, jak widzieliście, delikatnie tak się zakurzyło. Teraz mam zbyt wysoko naszą o, widzicie? Teraz właśnie sobie ustawiłem i teraz tnę w prawidłową stronę, a tak czy siak wciąga, nawet po bokach jak poleci nam kurz i tak nam to wszystko fajnie wciągnie. Jest to naprawdę pomocna nakładka do odsysania właśnie w tym wypadku. Z drugiej strony Wam za chwilkę pokażę. O, jeszcze w tym wypadku widzicie i teraz tnę w złą stronę, jeśli chodzi o zalecenie producenta, ale widzicie, nadal w miarę dobrze wciąga. Troszeczkę tam się, wiadomo, zapyli, ale to jest już moje takie przyzwyczajenie, ja tak po prostu ciąłem. Tutaj będziecie troszkę bliżej widzieć. Zwróćcie uwagę, ja sobie tu nacinam. Już tu troszeczkę kurzu idzie, ale zobaczycie różnicę, jaka jest bez tej nakładki. No po prostu, no zdziwicie się naprawdę. A osoby, które tną w taki sposób, no to wiedzą po prostu, jakie to jest uciążliwe, mega uciążliwe. Więc za moment pokażę Wam praktycznie bez nasadki. Tutaj troszeczkę się przypyliło. Właśnie widzicie, teraz idę już w dobrą, prawidłową stronę i ledwo, ledwo cokolwiek się kurzyło. Ok, tutaj sobie uciąłem ładnie i teraz pokażę Wam właśnie, jak to wygląda bez. Jak widzicie, momentalnie kurzy się. Teraz to nie tylko to, że się tylko kurzy, ale moja ręka już jest cała ubrudzona tym kurzem. Nasze elektronarzędzie w tym momencie całe się zakurzyło. No jest to naprawdę czasem niebezpieczne. Wiadomo, trzeba użyć później do oczyszczenia sprężone powietrze. Jak widzicie, w tym wypadku niesamowicie się kurzy. A tu w prawym dolnym rogu widzicie właśnie z naszą nakładką Alidaster, która rewelacyjnie się sprawdza. No widzicie, jest no mega uciążliwe, bo nie da się oddychać, naprawdę. No każdy, który tak robił, wie, że to jest mega uciążliwe. I jak widzieliście, przystawka Alidaster naprawdę świetnie i rewelacyjnie się sprawuje. Jest to oczywiście, tak jak wspomniałem, z firmy D-Star, seria produktów Mechanic. Jest to podstawowa wersja, tak moim zdaniem, ponieważ jest jeszcze kilka innych rodzajów. Takim tutaj dodatkową, jakby prowadzącą częścią, jako do bruzdowania i nie tylko, ponieważ też jest z takimi rolkami. Naprawdę świetne produkty są. Jak widzicie, mam w pozycji... Jak pamiętacie, na początku Wam mówiłem, że zastanawiam się, czy będzie pode mnie. Tak, jest pode mnie. A jakbyście, a propos właśnie, bo tu ruszyłem, zastanawiali się, czemu na filmie tak się nieraz to rusza, ponieważ tutaj akurat w tym modelu DeWalta jest takie ustawienie. Zobaczycie to po prostu na prezentacji produktu DeWalta. A nasza przystawka Alidaster naprawdę sprawuje się rewelacyjnie. Naprawdę. Ja osobiście ją bardzo polecam. Jest to, jak wiecie, już drugi produkt z firmy D-Star i serii Mechanic. Produkt w tym wypadku Alidaster. Poprzedni był tak zwany slider. Wiele było różnych komentarzy na temat tych produktów, a okazuje się, że Wy je kupujecie. Więc jest naprawdę rewelacyjnym produktem. Wiadomo, zawsze znajdą się osoby, które będą mówić tak? Ale... te ceny tych produktów są naprawdę adekwatne do jakości. Nawet mógłbym powiedzieć, że nawet jakość jest lepsza, ponieważ jest to naprawdę dobrze przemyślany produkt. A zatem mam nadzieję, że pokażę Wam kolejne produkty również z firmy D-Star, serię Mechanika, jak również zapraszam Cię na kolejne odcinki, które będą produkty, prezentacje testów tarcz z firmy D-Star. Zobaczysz, jakie są rewelacyjne. Ważne, jeżeli interesują Cię informacje odnośnie tych produktów, które Ci pokazuję, zawsze zobacz w informacjach pod tym nagraniem, pod każdym odcinkiem. Tam jest link, gdzie można nawet nabyć ten produkt, jak również zapraszam Cię do odwiedziny firmy Pump Service. Również informacje pod filmem i podlinkowanie jest, ponieważ tam również nabyłem te produkty. Zatem naprawdę bardzo polecam te produkty.
Sami widzieliście, to nie leje wam po prostu tak z nut, tylko ewidentnie to wszystko ładnie działa. Zatem z mojej strony dziękuję, mam nadzieję, że oglądaliście cały odcinek, mam nadzieję, że wam pomogłem tym nagraniem. Proszę, daj lajka w górę, trzymaj się i zapraszam cię do kolejnych odcinków serii Testy Produktu. Trzymaj się, miłego dnia, cześć!